Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus posyła apostołów na głoszenie Królestwa Bożego. Jeżeli jakieś miasto przyjmie ich, to pokój spocznie na tych ludziach. A jeżeli zostaną nieprzyjęci, to należy proch strząsnąć z nóg. I dalej Chrystus mówi: wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu i tym ludziom, którzy nie przyjmują Chrystusa. A więc chcielibyśmy przyjmować Chrystusa do swojego serca. Chcemy zachęcać, żeby inni przyjmowali Chrystusa do swojego serca.